Cześć kochani, to ja wasz koleżka Wojtas. Pozycja piąta pytatoniki molowej. Zrobiliśmy wszystkie cztery, teraz czas na piątą. Więc kurde, zrobiliśmy już cztery pozycje. Dobra, przypomnijmy sobie pierwsze cztery pozycje, czyli właściwie prawie całą pentatonikę sobie przypomnimy. W tonacji A, pentatonika molowa w tonacji A. Zaczynamy się od progu piątego na stronie szóstej, czyli od dźwięku A. Czyli dobra, uwaga, gramy. Pozycja druga, od progu ósmego. Pozycja piąta od progu piętnastego. Git. Brzmi jak brzmi. Git już mamy zagraną. W takim razie mamy zagraną całą kurde pentatonikę. Wszystkie pięć pozycji. Bardzo fajnie brzmi też, znaczy bardzo fajnie brzmi, bardzo często też używa się ją no w tym progu, w tych miejscach, tutaj, gdzie jest trzeci, od trzeciego progu. Tylko pamiętajcie o tej zasadzie, że każdy próg miał swój palec. Czyli jeżeli zaczynamy od trzeciego progu, no to faker ma trzeci próg, pierwszy palec ma drugi próg, później jest czwarty, piąty, no nie? No i teraz tak. 3-5, 3-5, 2-5, 2-5, 3-5, 3-5. To jest najfajniejsze według mnie do nauczenia się ta pozycja, no bo to jest proste. 3-5, 3-5, 2-5, 2-5, 3-5, 3-5. Łatwo zapamiętać, łatwo też, no i łatwo też zagrać, no nie? Bo mam po prostu każda 3-3, 5-5, 2-2, 5-5, 3-3, 5-5. Bardzo fajnie to. Aha, zasłoniłem tu ręką, zrobiliście. No dobra, teraz jakie to ma dźwięki, no nie? Bo progi mamy. Tak, progi mamy, bo powiedzieliśmy 3-5, 3-5, 2-5, 2-5, 3-5, 3-5. No dobra, teraz palcami. Drugi, czwarty, pierwszy, czwarty. A teraz jakie dźwięki? To jest G, A, C, D, E, G, A, C, D, E, G, A. Cóż powiedzieć, bardzo ciekawie brzmi. Pamiętamy tutaj, że się stosujemy do tego, że na jednej stronie są dwa dźwięki, naciskamy dwa dźwięki. To prawda, wtedy skończyłem nie na dźwięku tonicznym, czyli nie na dźwięku głównym, który główny jest dźwięk A. Troszeczkę dziwnie to brzmiało, no nie? Bo zagram jeszcze raz i skończę tak samo, jak grałem. Jakbym zszedł jeszcze, żeby zakończyć tą frazę, tą melodię, zakończyć tonicznie, to zagram wam jeszcze raz, bo to teraz wybrzmiał ten dźwięk, no nie? Uwaga! O, i teraz skończyliśmy tonację, a wszystko jest bardzo elegancko i gładko. Teraz dobra, pytanie, tak jak przy poprzednich czterech. A co będzie, jak będziemy grali w innej tonacji? Cóż zrobić, jak gramy w innej tonacji? Po prostu musimy sobie znaleźć sobie najlepiej, załóżmy, gramy w tonacji F.
No to prawda, pierwsza pozycja w tonacji F jest od pierwszego progu. Pamiętajcie, musimy sobie przejść pozycjami. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I będziemy wiedzieć, jaka ona jest. No bo teraz tą piątą pozycję możemy zagrać w każdym miejscu, tylko że jeżeli my nie wiemy, w jakiej tonacji, z której tonacji ona jest wyrwana, to właściwie gramy tak w ciemno, no nie? No bo teraz jak to zrobić? Dobra, mamy... O, dobrą wskazówką jest to, że na przykład tak... Bo pamiętajcie, ten dźwięk toniczny, czyli ten po angielsku root note, albo u nas toniczny, czyli ten, co, na którym kończyłem tą frazę, tą, jak wam pokazywałem, czyli na piątym progu. Jeżeli ich się też nauczymy w każdej pentatonice, w każdej pozycji, to będziemy dokładnie wiedzieli, w jakiej tonacji gramy, no nie? Czyli popatrzcie, jeden sposób to jest taki, jak wam pokazywałem w każdym filmiku po kolei. Pierwsza pozycja, o dobra, zrobimy na przykładzie G, no bo już nie wygłupiajmy się na F, zrobimy na G. Czyli pierwsza pozycja, bo chcemy wiedzieć, ktoś nam powie, my uczyliśmy się cały czas tych pozycji z tonacji A, a ktoś wam powie, a teraz gramy w G. No to teraz, ojej, jak to teraz mamy ogarnąć, no nie? Czyli to był pierwszy sposób, jaki wam pokazywałem, czyli po prostu po kolei jedziemy pozycjami. Pierwsza pozycja w tonacji G będzie od którego progu? Od tego, gdzie na najgrubszej strunie jest dźwięk G, czyli od trzeciego. Czyli dobra, pierwsza pozycja. W skrócie to gramy. Druga pozycja od szóstego progu. Trzecia pozycja od ósmego progu. Trzecia. Czwarta pozycja od dziesiątego progu. No to piąta pozycja będzie od progu trzynastego. Ale widzicie, czyli po prostu przejeżdżamy po kolei te wszystkie pozycje. Trochę to może nam potrwać długo, nie? Gramy teraz w G, o kurde, gdzie pierwsza jest tu, druga jest tu, trzecia jest tu, nie wiem, co się dzieje. Albo drugi sposób to jest taki, że uczymy się, gdzie w danej pozycji najlepiej jeszcze iść według tej... No przynajmniej ja tak robiłem. Grałem tonację A i zawsze patrzyłem, gdzie jest dźwięk A w tej tonacji. To jest dlatego bardzo ważne. Zawsze na lekcjach pokazuję i wypisuję w całej tym schemacie pentatoniki ten dźwięk toniczny, dźwięk ten główny, prawda? Czyli jeżeli dźwięk A jest na piątym progu, dźwięk toniczny, w piątej pozycji, pamiętajcie, piąta to jest tak 3-5, 3-5, 2-5, 2-5, 3-5, 3-5. Aż błąd. Jeżeli dźwięk toniczny jest na piątym progu, jest też na drugim progu, na strunie G trzeciej i na piątym progu na najcieńszej, czyli mamy trzy dźwięki. Raz, dwa i tu trzy. No ciężko mi objąć palcami. Jeżeli tak, jeżeli mamy piątą pozycję i pierwszy i ten dźwięk główny, ten dźwięk, który nam zabarwia jakby tą pozycję jest tutaj na drugim dźwięku tej pozycji piątej, to teraz łatwo powiedzieć, dobra, tu jest A, a teraz gramy w tonacji C, to muszę znaleźć ten dźwięk tu. Czyli teraz byłoby tak. Jeżeli chcemy grać w tonacji na przykład D, no to wiemy, no to D będzie tu, czyli gramy. Jeżeli chcemy grać w tonacji, znowu na przykład, jaki by to była kolorowa taka fajna tonacja, GIS, no to mamy dźwięk główny na czwartym progu i teraz wiemy, że musimy się cofnąć o ten jeden, no nie? Myślę, że to jest wszystko tak w miarę jasne, w miarę logiczne. No, jeżeli się nie zagłębimy w to tak na poważnie, czyli po prostu z dnia na dzień uczymy się, dobra, teraz uczymy się pozycja pierwsza, gram tą pierwszą pozycję. Gram cały czas, ogrywam palce, muszą być obcykane tutaj. Załóżmy teraz, przesuwam się piątą pozycję, na przykład teraz piątą pozycję gram na przykład od 12 progu. Uczę się, wykuwam od 12 progu, czyli wtedy uczę się, no dobra, pamiętam, że pierwszy dźwięk jest zawsze toniczny, jest w pierwszej pozycji, tam gdzie jest pierwszy palec, no nie? Po prostu muszę wykuć.
to wtedy, jeżeli to mamy wszystko wykute na blachę, to później dużo łatwiej jest nam to opanować, zmiany w różnych tonacjach, no nie? Bo jeżeli wykujemy właśnie dźwięk toniczny, tu jest, później tu jest też w dwóch miejscach, tu jest w dwóch miejscach, to wtedy łatwo to ogarnąć. Aha, czyli jeżeli gramy w tonacji G, to musimy tylko ten dźwięk toniczny znaleźć pod poszczególnymi palcami i jedziemy z tą pentatoniką. Także dobra, wy to spróbujcie ogarnąć. Jak czegoś nie wiecie, to piszcie w komentarzach, bo mam nadzieję, że to wszystko jest... Myślę, że to wszystko jest git, że to wszystko jest klar. Także papatki, trzymajcie się.